Koniarze z Gniezna i okolic zapraszają na spotkanie sylwestrowe. Akcja ma pokazać ich zwierzęta i tę pasję, którą żyją od lat. Zapraszamy na rynek 31 grudnia w samo południe. W Sylwestra spotykamy się po to, żeby złożyć sobie noworoczne życzenia, żeby spotkać się ostatni dzień w roku, nieprzypadkowa data 31 grudnia. Symbolicznie spotykamy się o godzinie 12 w południe, trochę też ze względów bezpieczeństwa, ale też ze względów czasowych, no bo w nocy wiadomo, różne ludzie różne plany mają inne. No i spotykamy się, życzymy sobie przede wszystkim zdrowych koni i zdrowych jeźdźców. No i to jest taka fajna odskocznia i pokazanie, jak hobbyści, miłośnicy koni spędzają wolny czas. Konie następnie przemaszerują ulicami Warszawską, Mickiewicza, Mieszka I i deptakiem wrócą na rynek. Odbywa się to w ten sposób, że punkt o godzinie 12 w południe wjeżdżamy od strony katedry, dokładnie od placu Świętego Wojciecha, tutaj na płytę rynku. Paradą okrążamy kilka razy rynek, ustawiamy się, potem mamy zwykle jakieś krótkie przemówienie, otwarcie szampana, wypicie przysłowiowej lampki, złożenie sobie noworocznych życzeń. Ludzie, którzy przychodzą nas oglądać, podziwiają te piękne zwierzęta, podchodzą, porobią sobie zdjęcia i po kilku minutach ruszamy paradą z ulic Starego Miasta, żeby się zaprezentować i następnie wracamy z powrotem na rynek, żeby udać się do swoich domów. Mieszkańcy koniarzy pytają o to, czy się konie boją, czy się nie boją. Przede wszystkim o to, ile czasu trzeba go przygotować, żeby mógł wyjechać na taką imprezę w mieście. No i później ogólnie pytają, co tam u nas słychać, jak zdrowie i tak dalej. Także rozmowy między ludźmi, różne tematy są poruszane. Bo spotkanie jest spontaniczne, przyjeżdżają wszyscy chętni, którzy chcą na tym w tym spotkaniu wziąć udział, a stajni nie jestem w stanie zliczyć, bo przyjeżdżają tutaj stajnie z Gniezna samego, z gminy Gniezno, z całego powiatu gnieźnieńskiego, ale nie tylko, bo mamy powiat wągrowiecki, powiat żyński się pojawiał, także w zasadzie tutaj można powiedzieć, że z regionu sporego, bo jakbym powiedział z województwa, też bym skłamał, bo mamy i kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, także kto jest chętny, ten przyjeżdża. A ilość koni sięgała tutaj maksymalnie, było 70 koni na płycie rynku. W tym roku nie wiadomo, ile się pojawi, bo to zawsze jest tajemnica. Co jest nowością w tym roku, to hobby horse, czyli taka parada będzie dzieci z takimi konikami na patyku, z którymi za naszą całą tutaj kawalkadą jeździecką będzie podążała. I to taki ukłon w stronę dzieci, żeby zobaczyć, jak można też fajnie spędzać czas podczas niedzielnego południa. Koniarze są w Sylwestra na rynku w Gnieźnie nieprzerwanie od 2006 roku.